Co to, ziew? Śpi mój bogaczu, masz dużo kasy, zamknij już oczka, będziesz wesoły, pochrap se głośno, idź się, o, bra, bu, je. Chrap. Chrap, chrap. Chwila, ta kołysanka się nie rymuje. Ojcze. Zaraz cię załatwię. Złamałem paznokieć. Nie. Morderca. Madam, ależ ja nie chciałem go zabijać. Oraz nie chcę krzywdzić tak pięknej damy. Och, ale z pana złodzieja, gentleman. Słyszałem hałas. Co tu się stało? To ona. Co? Sytuacja opanowana. Dziwne wydawało mi się. Słyszałem wybuch. Orzesz. Krew, ślady włamania, trupy, płonący trup. Kot, który nie może zasnąć. To może oznaczać tylko jedno. Zombie atakują miasto wraz z bąkami. Muszę ostrzec Lorda Hagena. Zombie, a mówili, że w nocy jest bezpiecznie. Co tu się do cholery dzieje? Wojsko zamknęło jedyny monopolowy w mieście! W tej sytuacji można zrobić tylko jedno. Pomocy! 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 Przepraszam, co tutaj się dzieje? Ktoś wypuścił kartony na wolność! Czeka nas tu zagłada! Życzę panu miłej śmierci. Chcę do was dołączyć. Na początek musisz zostać. Nie mam czasu na takie drobiazgi. Śpieszę mi się. Jestem gotowy. Proszę, 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 proszę. Przyniosłem 1000 bryłek rudy? No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do obozu? Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Lol, co to było? Świat śmiertelników! Dawno tu nie byłem. Co? Demon? Jak ty się tu dostałeś? Nie przywoływałem cię. Nie jestem zwykłym demonem, głupi śmiertelniku. Jestem szatanem! Tym złym, strasznym gościem z Biblii, który jest sprawcą wszelkiego zła i tak i tam. Co? Cisza! Masz pentagram na podłodze, więc przyszedłem. Teraz dzięki tobie będę szerzyć zło! Zacznę od ciebie! Wyślę cię teraz do piekła! Ale najpierw... Najpierw cię zgwałcę! Mamusiu, pomocy! Gdzie
gdzie uciekasz, stary grzybie? Jeszcze nie skończyłem. No dobra, trudno. Zło trzeba czynić. No, jaki mam satański śmiech. Jak szatan. W sumie to ja jestem szatan. Kurwa, nieważne. Co do jasnej cholery Alfred najlepszego narobił? Haha! Pokonałem Dawida Janosika! Będę najsławniejszy wśród wszystkich piratów! Ten Alfred to debil jakiś! No, niepotrzebnie mu daliśmy tą misję. Zapewne wszyscy teraz świętują tę wielką wygraną. Minęły 2 dni, kapitanie Greg, a obietnicy nie dotrzymałeś. A jeszcze próbowałeś mnie uśmiercić. Ja nie chciałem. Proszę, oszczędź nas. Przykro mi, to wasz koniec. Do ataku! Kapitan na pewno jest ze mnie dumny. Alfred, ja cię zabiję. Wątpię, abyś to zrobił. Właśnie się do niego teleportuję. Będę pierwszy. Jestem taki fajny i w ogóle... Po 2 tygodniach walki o dobro Myrtany, Bezimienny w końcu zostaje królem. Niestety, cały czas był pogrążony w myślach. Przez to zamyślenie nie był w stanie spełniać podstawowych funkcji króla. Panie, ludziom Silden kończą się zapasy żywności. Proszą cię o pomoc. Nie no. Przecież gaz zakręciłem. Panie! Wybijcie ich wszystkich. Co? Mielone. Ej, co? Zjemy potrawkę z siekanego najemnika. Z ryżem i grzybami. W mocnym sosie. Ale będzie fajnie! Brać go, chłopcy! Posiekać go! Zaczekaj, nie szukam kłopotów. Takich jak ty zjadam na śniadanie!